Piotr, za tobą chyba najtrudniejszy okres w twojej karierze, czyli ta przerwa spowodowana kontuzją. Jak po kontuzji się wraca do sportu? No bo było to łatwe, trochę imprez straciłeś i to chyba musiało ci siedzieć gdzieś tam trochę w głowie. Tak, oczywiście. No, straciłem imprezy jakby dla mnie mocno ważne. Eliminacje do Mistrzostw Europy czy do Grand Prix to jednak uciekło mi i w tym roku nie będę miał jakby szansy, żeby dostać się do tych turniejów, w których chciałem walczyć gdzieś tam o najwyższe swoje cele, które sobie też gdzieś założyłem. No ale nic, no taki jest sport. Fala, jak to ja nazywam, więc czasami się jest na wozie, czasami pod wozem i tak to już bywa. Ta kontuzja, która była spowodowana na krosie, to nie samą jazdą na krosie, bo kros oczywiście zawsze będę uprawiał i to jest moje hobby, to jest też trening do sezonu, który bardzo mi pomaga. Chodzi bardziej o samo podejście, może przesadziłem i gdzieś tam za mocno przesadziłem na jednej górce, skoczyłem za daleko i ta noga się złamała. Ale to już jest przeszłość, dzisiaj już jeżdżę na motocyklu, miesiąc jakby miałem opóźnienia trochę, ale dzisiaj już jeżdżę i walczę z chłopakami na torze, także kontuzja idzie w zapomnienie i teraz sezon trwa. No właśnie, sezon dla ciebie się rozpoczął w piątek. Żeby powiedzieć, że to był dobry występ, to tak jakby nic nie powiedzieć. No, widać było w tobie moc, energię i tego, że brakowało ci tego ścigania się. Oczywiście, że brakowało. Jak nadchodzi tylko zima, jakby ten pierwszy miesiąc, listopad jest takim miesiącem, gdzie można się trochę gdzie można trochę odpocząć, na wakacje polecieć, czy też właśnie na chwilę zapomnieć o tym żużlu. Ale już nawet pod koniec tego listopada już nosi, brakuje adrenaliny, więc jakby 7 miesięcy przerwy teraz było przez tą kontuzję, to naprawdę mnie nosiło i jak zastępowałem tą adrenalinę, którą zyskuję na torze treningami, które też wykonuję codziennie i tak jakby ten czas mi zleciał, ale nie było to jakoś straszne. Wróciłem do żużla teraz, jak powiedziałeś, w piątek miałem swój pierwszy mecz, całkiem udany, ale choć nie popadam w żaden hura optymizm, zawsze może być lepiej, bo zawsze można lepsze czasy robić. Punktowo może nie, ale zawsze może być lepiej, także pozytywne emocje też zostają gdzieś na boku i sezon mamy przed sobą długi, także koncentrować się na tym, żeby tak w każdym meczu jechać. Mówisz, że tak trochę stanowane nastroje, ale nie chce mi się wierzyć, że w piątek wieczorem po meczu, kiedy komplet punktów zdobyłeś, kiedy twoja drużyna wygrała, nie było takiej naprawdę poważnej radości. Oczywiście, że była radość. Z samego tego, że wróciłem na tor i znowu mogłem się ścigać z chłopakami. Ale wiem już sam z własnego doświadczenia, że pozytywne emocje też potrafią dobrze zgubić, więc czas na radość oczywiście, że był, ale następnego dnia już rano byłem na treningu z bratem ogólnorozwojowym, także przyjechałem do domu. Ustawiłem sobie szybko jeszcze budzik na 7:30, bo o 8 była powtórka meczu, a powtórkę chciałem zobaczyć. No i zaraz po powtórce meczu, którą oglądałem rano, pojechałem sobie na trening, spakowałem się, przyjechałem tutaj. To też jest jakiś czas, gdzie mogę trochę odłączyć się od tego żużla, spanie w przyczepie kampingowej i tak dalej. Ja generalnie to lubię. Tak się też wychowywałem na rancho, gdzie mieliśmy kolonie, mama to prowadziła, więc taki właśnie klimat lubię, spania piknikowy i przy tym fajnie się odprężam. Początek meczu piątkowego to był cios za cios. To był cios za cios, co zdecydowało o tym, że ostatecznie no, zdecydowanie pokonaliście Folgoas. Co zdecydowało? No, na pewno tak jak tutaj trener na konferencji mówił, czy tam gdzieś we wywiadach, no cały czas ten tor jest przygotowywany troszeczkę inaczej jak w zeszłym roku. Więc ten początek
No potrzebowaliśmy jakby się spasować z tym torem, odpowiednie przełożenia znaleźć i w drugiej części zawodów zaczęliśmy odjeżdżać rywalom, no i o to chodziło. Fajnie, że ten mecz, może wynik tego nie oddaje, co działo się w trakcie meczu, ale tak jak powiedziałeś, to był cios za cios, dopiero druga część meczu była zdecydowanie dla nas. No i się cieszę, że drużyna wygrywa, że jest fajna atmosfera, mamy wspaniałych, super zawodników, także jeśli tak pójdzie do końca, to myślę, że jesteśmy faworytami do głównego, jakby do medalu złotego drużynowego mistrza Polski, ale to jest czwarta kolejka i cały czas jesteśmy czujni, cały czas ostro, mocno trenujemy, pracujemy, by nie zgubić tej prędkości i gdzieś się niepotrzebnie, żeby się niepotrzebnie też nie dekoncentrować. No i tyle. No i tydzień temu w Grudziądzu, jeszcze bez ciebie, pogrom. W piątek, można powiedzieć, że bez Janusza, zdecydowane zwycięstwo. Wygląda na to, że jesteście naprawdę fantastycznie dobranym, spasowanym zespołem. Na dzień dzisiejszy można tak powiedzieć, sezon jest długi, jak będzie tak do końca, to naprawdę może być przyzwoicie. Bez Janusza jechaliśmy, ja wróciłem, Janusz się wywalił w pierwszym biegu, pechowo strasznie to wyglądało. Całe szczęście, że wszystko z Januszem jest ok. Rozmawiałem też z Januszem na drugi dzień. Janusz był tylko pobijany, gdzieś tam obdarcia na skórne. No i całe szczęście, że do następnego meczu będziemy przystępować pełnym składem. Ostatnie pytanie, bo już za chwilę będą startować. Mówisz, że straciłeś początek sezonu, eliminację do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, ale na przykład do Grand Prix spokojnie można awansować na przykład z dziką kartą na jedną rundę, na dwie rundy. Myślisz o tym, czy w ogóle nie siedzi to gdzieś w tyle głowy? Nie siedzi. Zawsze walczyłem o swoje i nigdy się nie prosiłem jakby o żadne dzikie karty. Nikt mi nigdy nie dawał żadnych dzikich kart, także jest to dla mnie obojętne. Ja chcę robić swoje i sam sobą wywalczyć awans do Grand Prix i do jakichś poszczególnych turniejów. No i tyle. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie wrócę do Grand Prix, a jak już wrócę, to na pewno mocniejszy będę.